Zdrowia. Co się dzieje w Ameryce? No niedobrze dzieje się w Ameryce. W Ameryce lewactwo po prostu szaleje, galopuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Gadzinówka, Szmatławiec, New York Times. No bardzo lewicowa gazeta. Już nawet nie udaje, że ma jakieś wybalansowanie. Przez całe lata, kiedy dziennikarstwo działało w normalnych warunkach, no to była to przeciwwagą do polityki. Także odkrywało najróżniejsze, no pilnowało polityków. Taka zasada była, żeby nie dać się zastraszyć, ale również była zasada, żeby nikogo nie faworyzować. Teraz ostatnio środki masowego przekazu to po prostu kompletnie stoją po lewej stronie, to skłaniają się ku komunizmowi, pomimo że są prywatne, pomimo że zarabiają pieniądze, no to niestety jednak patrzą w kierunku tej budżetówki, tych pieniędzy podatnika, no i propagują właśnie taką politykę socjalistyczną. Co się stało? Stało się to, że był taki tytuł na internecie, że Trump urges unity versus racism. No czyli w zasadzie Trump zaleca, przekonuje, przynagla, pobudza jedność razem, żeby być razem i tak dalej, przeciwko rasizmowi. No i wściekły tłum lewacki, po prostu dzika tłuszcza, zaczęła wysyłać informacje, e-maile, teksty i tak dalej, jeszcze poszli pod wydawnictwo i krzyczeli. Szczególnie się politycy oburzyli, ci wszyscy lewacy potencjalni prezydenci, kandydaci na tych prezydentów na 2020, bo właśnie będzie następne wybory do prezydentury. No i New York Times, Szmatławiec, po prostu ugiął się i faworyzował i zmienił z tego względu, że banda zmusiła go, czyli dał się zastraszyć, czyli podstawowa rzecz, żeby nie dać się zastraszyć, no to dał się zastraszyć. Czy New York Times w sumie może nie bardzo dał się zastraszyć, no bo sam jest taki lewacki. No i zmienił tytuł w zasadzie na Assailing Hate But Not Guns, czyli znaczy, że Trump atakuje, napada na nienawiść, ale nie na broń. Czyli to jest po prostu takie 180 stopni, tak? Na początku mówi, zaleca jedność i żeby nie było rasizmu, czyli taki człowiek by pomyślał, no dobry tytuł, tak? Prawdziwy tytuł. Trump jako prezydent, wybrany przez 60 milionów, nie wybrany przez nas drugie 60 milionów, chce po prostu zjednoczyć i tak mówił, tak? Nie ma rasizmu, nie ma to, nie ma tamto. I takie były słowa, taki był przekaz, taka była intencja, taka jest potrzeba dla Ameryki. Nie ma potrzeby na dzielenie. No i co Szmatławiec New York Times robi? Że Trump atakuje nienawiść, ale nie atakuje broni. I to jest makabryczne, no bo jednak broń jest częścią tego całego zagadnienia, całego tego problemu. Śmierć jest tragiczna, ludzie giną, no ale w Londynie, w Warszawie ludzie giną zabijani nożami. Ludzie giną zabijani nożami. Ta lewacka, szczególnie też homoseksualna strona społeczeństwa po prostu zabija. Chce zabija księży, atakuje kościół, atakuje chrześcijaństwo, atakuje religię. No w tym wypadku w Ameryce przez te 24 godziny co było, no to jeden był z prawej strony, drugi był z lewej strony. Jeden kompletnie popierał socjalizm, a na drugiego nazywają biały nacjonalista. Także w zasadzie choroba psychiczna
nie wybiera. No i to jest to co Trump ciągle mówił. Największym problemem jest zagadnienie choroby psychicznej. Największym problemem jest to, że się nie patrzy na tych potencjalnych masowych morderców. Najgorsze jest to, że wszyscy wiedzą, że oni będą masowymi mordercami. Wszyscy koledzy i koleżanki ze szkół wiedzą, rodzice wiedzą. Matka jednego z tych chłopaków zadzwoniła do służb i mówi, czy to jest dobrze, żeby mój syn miał tego rodzaju broń. No i oni powiedzieli, że w zasadzie nabył ją legalnie. No ale to, że szkoły ze względów prywatności nie podają, że on tam przez ostatnie 5 lat po prostu tworzył listę ludzi, których zgwałci albo zamorduje, no to już te dwie organizacje w ogóle nie działały. No i Trump w zasadzie mówi, nie zabierać broni 200 milionom Amerykanów, nie konfiskować tego, no bo to w tym kierunku idzie, tak? Jeżeli kongres się nasyci komunistami, no to oni po prostu wydadzą prawo. Prawo będzie musiało być egzekwowane i oni zaczną konfiskować. No może nie tyle konfiskować, co zaczną wykupywać, no ale doprowadzą do tego, że broń będzie opodatkowana 500% i nabój będzie kosztował $50 i ludzie po prostu przez pokolenie czy pół pokolenia po prostu stracą prawo konstytucyjne do samoobrony. W Teksasie teraz jest tak, że w zasadzie rząd w Teksasie poluzował możliwość uzyskania broni, no bo ludzie po prostu się boją się tych wariatów, nie zamyka się do domu wariatów, tych wariatów się nie zatrzymuje, kiedy wszystko wskazuje na to, że oni zaczną mordować, no to każdy normalny człowiek spokojny, który pracuje, który płaci podatki, który jeździ do sklepu, po prostu on chce mieć broń nie po to, żeby strzelać jak ten wariat, tylko on chce mieć broń, że jak do niego zaczną strzelać, to on się obroni. No i New York Times, no taką przewalankę zrobić, taka gadzinówka, taki szmatławiec, jest po prostu nie do uwierzenia. No i jeszcze później oni wyszli i zaczęli tłumaczyć, no zmieniliśmy, bo nikt nas nie ponaglał, nikt nas nie zmuszał, nikt nam nie mówił, że mamy to zrobić, no bo to tytuł nie był taki najlepszy. No ale jak to można uważać, jak to można uznać taką głupotę, takie wyjaśnienie. Washington Post, taka sama gadzinówka. Huffington Post, taka sama. Lewacy demokraci, New York Times, to jest to samo. Wszystkie te technologiczne kompanie, to jest jeden wielki ściek, jedne wielkie bagno w całej tej Ameryce. CNN, czyli to mówili, że to jest Clinton News Network. No bo faktycznie ten Clintonową popierali niemożliwie, tam dla tej Clintonowej to nic, ona trzymała komputer państwowy gdzieś w piwnicy, ona chyba z 12 telefonów poniszczyła, ten komputer wyzerowała, tam wyrzuciła jakieś harddyski i tak dalej, nic nie przeszkadzało, złamała wszystkie obowiązki, jakie miała, nikt nic jej nie powiedział. Google, YouTube nagminnie atakuje i likwiduje w zasadzie konserwatywne myśli. Wszystkie te konserwatywne jakieś republikańskie kanały, no to są ciągle jest śruba przyciskana. W Polsce widać było, co się działo. W Realu 24, Gadowskiego, no Michalkiewicza, wszystkich tu, których mogą przyciskać, przyciskają. Nawet w moim wypadku 90% moich filmików jest z automatu demonetyzacja następuje. Ja teraz ustawię to, że się pojawi o 8 rano, ale to już nawet zanim zaczniecie oglądać o 8 rano, to już będzie to, że nie ma monetyzacji. Oni już po tytułach sprawdzają, już nawet chyba bez tytułów sprawdzają, po prostu wrzucają automatycznie. No i później jest jakaś tam oglądalność, 50, 100, 150 osób ogląda i ja się odwołuję. I ręcznie odwieszają. Czyli 90% oglądań tych moich filmików w zasadzie nawet nie ma tych 5 centów
no bo to tyle tam mniej więcej wpada, to nawet te 5 centów lewactwo ukradnie, żebym ja nie wychodził i nie mówił. Także to jest właśnie te zagłodzenie. No ludzie mówią zagłodzenie, no może jest to w wypadku potężnych, no ale to też jest jakaś satysfakcja, że ktoś coś ogląda i że ktoś coś zarabia. Są to małe sumy, no ale algorytm jest ustawiony przez lewaków, żeby tak działał. No w zasadzie to mieszają. Wszyscy ci lewacy mieszają i cokolwiek tylko mogą, później oskarżają republikanów. Nie ma się co poddawać, nie ma co się śmiać. No niestety republikanie to są tacy konserwatywni, że po prostu pracują, płacą podatki, interesują się rodziną, interesują się tym, żeby żyć uczciwie. Kiedyś chodzili do kościoła, czyli ten Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i jakiś naród, jakiś wspólny mianownik. No, a teraz są po prostu wykolegowywani. Lewactwo tym marszem przez instytucje weszło do sądów, weszło do gazet, weszło do szkół. To, co się dzieje, To jest po prostu wypieranie. 2019 rok, 102 lata po rewolucji bolszewickiej. Teraz bolszewicy po prostu na naszych oczach, za nasze podatki, niszczą ludzi normalnych, niszczą ludzi konserwatywnych, a konserwatyści jednak nie głosują, nie zbierają się w grupy, nie są w stanie się złączyć, a wszystkie te pojedyncze małe grupy ekstremalne, włącznie ze zboczeńcami, włącznie z najróżniejszymi ugrupowaniami, robią wielką siłę. Wchodzą do kongresu, wchodzą do Sejmu. I wszyscy musimy zacząć wchodzić w politykę i to nie tylko na poziomie kongresu czy Sejmu, po prostu wszędzie lokalnie trzeba zacząć działać. Musimy wszyscy konserwatyści zacząć działać. Szkoły zostały opanowane, czy w Ameryce, czy w Polsce, przez socjalistów. Jest to po prostu nieprawdopodobne, co oni sugerują. Urzędy miasta, burmistrzowie, gubernatorzy w Ameryce, no wszędzie po prostu tam, gdzie jest jakaś siła polityczna, gdzie jest jakaś siła społeczna, to po prostu lewica opanowała. Lewica opanowała i teraz wszyscy ci, co pracują, to w zasadzie są palcem wytykani, że płacą za mało podatków. Cała budżetówka chce, całe lewactwo chce rządzić, tyle tylko, że wymawia ludziom pracującym, że oni są po prostu, płacą za mało pieniędzy. Także to trzeba, musi się zmienić, trzeba się otrząsnąć, trzeba przestać się śmiać. Tak jakby ktoś powiedział 10 czy 15 lat, że będzie dzisiaj z homoseksualistami to, co jest, no to po prostu nikt nie uwierzył. Wszyscy wzruszali ramionami, wszyscy się śmieli. Te 1 września w Warszawie, żeby flagę sześciokolorową i w kotwicę ruchu oporu Polski walczącej na tym umieścić, no to już przekracza wszelakie granice. Najgorsze jest zmuszanie nas, żebyśmy milczeli. Po prostu nie można milczeć. Nie można milczeć. Trzeba się wypowiadać. Nie można dać się zaszczuć. A gazety... Z gazet już nie ma. Gazety są po prostu, reprezentują tych ludzi, którzy tam są, a ci ludzie są lewackimi po prostu zdrajcami społeczeństwa. Bo społeczeństwo upadnie tak jak upadło ZSRR, PRL, Wenezuela niedługo upadnie, Kuba, wszędzie gdzie socjaliści przychodzą, to przynoszą po prostu rzeki krwi, no bo to zawsze zaczyna się konflikt i zaczyna się zabijanie. I teraz właśnie socjaliści krzyczą właśnie
kierunku zabijania. Nawołują do tego, żeby atakować, opluwać, wyganiać z restauracji. Niektórzy mówią, żeby sztyletem przebijać. Niektórzy mówią, żeby po prostu podejść i z piąchy uderzyć. Używają tego chamskiego określenia faszysta. No to już takie tanie się stało, no ale to trzeba jednak walczyć do nich. Nie można milczeć, nie można się dać zastraszyć. Dlatego Polaku, jeżeli jesteś w Polsce, jeżeli jesteś w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie i masz prawo do głosowania, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów. Nie po to wyjechałeś do Ameryki, żeby wprowadzić Amerykę znowu w socjalizm. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piszcie, polecajcie, wysyłajcie, dawajcie pytania, dawajcie odpowiedzi. I do następnego codziennego filmiku.